Dzień dobry kameleony, dzień dobry mróweczki. Zapraszam Was dzisiaj w podróż kosmiczną. Zwiedzimy sobie Układ Słoneczny ze wszystkimi planetami, które w nim występują. Ale najpierw policzmy sobie te planety, żebyśmy wiedzieli, o ilu planetach będziemy rozmawiać. Więc tak, pierwszą planetą jest Merkury, drugą Wenus, trzecią Ziemia, czwartą Mars, piątą Jowisz, szóstą Saturn, siódmą Uran i ostatnią Neptun. Cóż to takiego jest to ten Układ Słoneczny? My już wiemy, że Układ Słoneczny jest to Słońce i wszystko to, co się porusza wokół niego, czyli wszystkie ciała niebieskie, planety, ich księżyce, komety, asteroidy i wszystkie inne obiekty kosmiczne. One poruszają się wokół Słońca i ten tor, po którym się poruszają, nazywa się orbita, a Słońce jest ogromną kulą gazową, bardzo, bardzo gorącą. Dobrze, przyjrzyjmy się teraz po kolei każdej planecie. Postaram się chociaż po jednym, dwóch zdaniach opowiedzieć, przynajmniej o jakiejś ciekawostce z tej planety. Dobrze, pierwszą planetą, jak już wspomnieliśmy, jest Merkury. Temperatura na Merkurym jest tak gorąca, że mogłaby stopić blaszane naczynia. Jak myślicie, dlaczego? No właśnie tak, dlatego że Merkury jest najbliżej Słońca, więc musi na nim być najbardziej gorąco. Drugą planetą jest Wenus. Wenus i Ziemia mają bardzo podobne wielkości. Wenus jest to planeta, która jest najbliższa Ziemi. Niestety nie ma tam ani oceanów, ani ludzi. Powierzchnię Wenus pokrywa gruba warstwa szybko takich przemieszczających się chmur. Są tam często wybuchy. Mówi się, że jest to kobieca planeta. Trzecią planetą jest Ziemia, czyli nasza ukochana planeta, której w tym tygodniu obchodzimy święto. Zobaczcie, z tego co już wiemy, że Ziemia krąży wokół Słońca, ale też krąży wokół własnej osi. I ciekawostką jest to, że Ziemia nie jest pionowo postawiona i równiutko się odwraca. Ziemia jest tak pochylona nieco bokiem i dlatego, że jest pochylona, zmieniają nam się cztery pory roku. Gdyby nie była pochylona, mielibyśmy przez cały rok bardzo podobną temperaturę. Czyli dzięki temu, że Ziemia ma pochylenie, kiedy się obraca wokół własnej osi i krąży wokół Słońca, mamy cztery pory roku. Zapamiętajcie to. Kolejną bardzo ciekawą i bardzo charakterystyczną już po wyglądzie planetą jest Mars. Zobaczcie, ona jest taka czerwona. Jak myślicie, dlaczego ma taki kolor? No więc naukowcy odkryli, że na powierzchni Marsa jest bardzo dużo żelaza. W Ziemi znaleziono właśnie duże pokłady żelaza, dzięki temu ona ma taką właśnie rdzawy kolor. Na Marsie wylądowało już kilka sond kosmicznych, czyli takich urządzeń, które badają tego Marsa. Być może w najbliższym czasie dowiemy się czegoś więcej o tej planecie. Następną planetą jest Jowisz. Mimo że tutaj w tym naszym układzie słonecznym, które wykonały dzieci w zeszłym roku, no nie widać tego, że ten Jowisz jest taki gigantyczny, ale jest to największa planeta w całym układzie słonecznym. Jest ona olbrzymią gazową planetą, która mogłaby w sobie pomieścić wszystkie inne, czyli wszystkie siedem pozostałych planet. Tak jest ogromną planetą. Co ciekawe, na Jowiszu, wyobraźcie sobie, chmury każdego dnia mogą zmieniać kolory. I dlatego on właśnie jest taki wielobarwny. Kolejną planetą, którą bym Wam chciała tutaj przedstawić, jest Saturn. Saturn jest też ogromną planetą, jak widać. Bardzo, bardzo szybko się kręci wokół własnej osi. Ale zobaczcie, wokół Saturna są takie pierścienie. Z czego są te pierścienie utworzone? Jak myślicie? Pierścienie są utworzone z różnych odłamków lodu i pyłu kosmicznego. One krążą wokół Saturna, zlepione tak jakby ze sobą i tworzą wokół niego taki właśnie pierścień. A zgadnijcie, ile wokół Saturna krąży księżyców?
jest 53 księżyce krążą wokół Saturna. Tyle księżyców zbadano. Natomiast wróćmy jeszcze do Jowisza. Na Jowiszu też jest 50 księżyców. Popatrzcie, jaka ciekawostka. Co się dzieje dalej z Uranem? Uran też ma taką dosyć ciekawą barwę, zobaczcie. Jest też bardzo mocno pochylony, czyli ta jego oś jest też przechylona i w zasadzie wygląda, jakby się obracał bokiem. Wyobraźcie sobie, że na tej planecie, na Uranie, mogłoby się zmieścić ponad 60 naszych planet ziemskich. Czyli takie Ziemie, gdybyśmy zaczęli układać na Uranie, to zmieściłyby się aż 64 sztuki. Prawda, że wielka planeta? No i teraz Neptun i Uran, dwie planety, które są bardzo do siebie podobne. Obydwie są ogromnymi gazowymi planetami, ale Neptun jest najdalszą planetą od Słońca. Jak myślicie, jak na tym Neptunie, jak tam wygląda z temperaturą? Tak, na Neptunie jest najzimniej. Nawet gdybyśmy mieli grubszą skórę niż niedźwiedź polarny, no nie dali rady byśmy tam żyć, ponieważ jest tak niska temperatura. Zobaczcie, jakie piękne są, naprawdę bardzo fascynujące te planety. Wiemy dosyć sporo o tych planetach, natomiast cały czas trwają badania i cały czas lądują różne sondy kosmiczne, które zbierają różne informacje i wysyłają tutaj na naszą Ziemię. Także im dłużej będziecie żyć, myślę, tym więcej będziecie mieć wiedzy na temat tych planet. Dobrze, moi drodzy, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ Wy już wiecie, że Ziemia ile potrzebuje czasu, żeby zrobić pełny obrót wokół Słońca. Jak myślicie? Ostatnio już o tym rozmawialiśmy, chyba w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu. Tak, Ziemia, żeby okrążyć się wokół Słońca, zrobić tą drogę po orbicie, potrzebuje aż roku, czyli 365 dni, co 4 lata, 366. Ale zgadnijcie, ile potrzebuje na to, by okrążyć Słońce Merkury. Merkury potrzebuje tylko 88 dni, czyli rok tak naprawdę na tym Merkurym trwa 88 dni. A jak myślicie, ile potrzebuje czasu taki Neptun? Popatrzcie, jak on jest daleko od Słońca. Spójrzcie, bliziutko jest Merkury, a spójrzcie, jak daleko jest Neptun. No więc wyobraźcie sobie, że Neptun, żeby okrążyć dookoła Słońce, potrzebuje aż 165 lat. Jedno okrążenie tyle mu zajmuje. Tak, takie są, słuchajcie, odległości i taka jest ciekawostka, myślę, dosyć fajna do zapamiętania. Dobrze, moi drodzy, myślę, że na tą chwilę to wszystko. Za chwileczkę chciałabym Wam jeszcze poczytać o pewnym ciele niebieskim, czyli o komecie, ponieważ my ją tam też widzimy, tą kometę. Chciałabym Wam przeczytać jedno opowiadanie, ale to za chwileczkę. Chciałabym również, żebyście się skupili na tych kilku wyrazach, które tutaj są do przeczytania. Spróbujcie przeczytać od góry pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte słowo. Na chwileczkę tutaj zatrzymam, żebyście spróbowali. Rodzice też mogą zatrzymać, żeby było Wam łatwiej przeczytać te wyrazy, dobrze? Później Wam dam polecenie, co będziecie mieli zrobić z tymi wyrazami, dobrze? Dobrze, moi drodzy, na razie bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Za chwileczkę będzie ciąg dalszy. W takim razie do zobaczenia.